Jo. Gdzie teraz idziemy? Chodźcie, zaprowadzę was. Chodźcie. Oto nowe miejsce na streetartowej mapie Polski. Najnowsze. Tu się będą odbywały najciekawsze wernisaże artystów powiązanych z naszym środowiskiem, ale także, i co bardzo ważne jest, będzie tutaj pracownia ugrupowania Wlebnet, Masmix oraz wszystkich powiązanych z nami łobuziaków ulicznych. Zapraszam, chodźcie na górę, chodźcie. Jesteśmy na Pradze Północ, w ogóle, już 11 listopada. To jest takie ciekawe miejsce, tutaj podwóreczko, saturator, hydrozagadka, więc miejmy nadzieję, że nasze skromne progi nawiedzą również miejscowi turyści. Ulala. Ulala. No jak ładnie tutaj. Co za syf na ścianach. Ładnie pachnie też. No, jajkiem smażonym. Spalonym. Oh. Pierwsze piętro. Dochodzimy. Niepoważniony wstęp jest broniony. Bo będzie kara. Udeczka, będzie trzeba wymienić. O, tam jakiś stukacz. Proszę bardzo! Ola Wiemona! Zapraszamy, to jest główne wejście tutaj, prawda? Holik taki, recepcja. Będzie jakaś pani Zosia siedziała, albo Krysia, albo ten. Albo Mucha. Tutaj będzie takie miejsce bardziej takie chilloutowe, może jakaś kawka. Sklepowo chilloutowe, będzie można sobie obejrzeć magazyny, kupić gazety, książki, ubrania, może jakieś inne gadżety. Albo płyty, różne płyty, tak, różne rzeczy. Tutaj na końcu umieścimy naszą pracownię. Ustawiamy sobie kompy, ploterek, magazyn laktacyjny zrobimy na regale. No. Zapałeczki, no. Nożyczki tu nożyczki będą. Nożyczki będą, tak. Strzywacze, folia, puchy, flamastry, puszki, ołówki, kredki, papier, tektura. Serwer. Serwer, tak. Klej montażowy. Taśma klejąca, dwustronna, jednostronna, 8-centymetrowa, 6-centymetrowa. Kamery wszystko HD. Kamery HD, kasety do nich. Kamery aparaty Canon. Fotograficzne. Komputery firmy Apple. No tu będzie tutaj takie miejsce warsztatowo-wystawiennicze. Tutaj będziemy organizować wernisaże, tutaj będą mogli artyści zaproszeni przez nas wykazać się swoją kreatywnością na tych białych póki co ścianach. Za kamerę. Tu będzie można ustawić stół, zrobić na nim warsztaty, czy też masmiksowe, czy warsztaty jakieś inne. Tu będzie można wyświetlać filmy dla publiczności. No właśnie. Pokazywać zdjęcia. Tu będzie mógł DJ iPod na przykład ze swoim iPodem stanąć pod oknem i zagrać nam coś ładnego do tańca. Hej! A tutaj w korytarzu tutaj mamy część techniczną. Będziemy mieli kibelek. O, to jest piec. To jest piec, który jest niestety odłączony, CO tutaj nie działa. Ale na szczęście nadchodzi lato. Mamy i na razie się tym nie musimy martwić. Kibel jest oto tu. Wymaga dosyć pewnego remontu. O kurde, no, patrz. No i co tutaj jest? Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy jeszcze waleczkę. O właśnie, można się tutaj jakiś prysznic wstawić. O, no to ładny suficik. No. Ulala. No. Tak, miejmy nadzieję, że w przeciągu kilku dni, najbliższych tygodni, 10 może, sobie włączymy tutaj prąd. Ale nie mamy jeszcze prąda. Nie, no, dopiero dostałem dziś protokół zdawczo-odbiorczy, z którym to dopiero można się udać do monopolisty warszawskiego. Sztyn, tak. Tutaj mamy drzwi, które są w stanie. Nie są obite blachą, która ma szansę. Jest nieźle. No są dosyć dobre, czyli tylko bym wymienił przynajmniej tą kurtkę na zewnątrz. No i w przyszłości te zamki wymienimy na jakieś takie normalniejsze, bo to jeszcze pamiętają wczesnego gierka pewnie.